Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiaj porozmawiamy o karcie napastnika Team of the Season, od którego lepszy jest ponoć tylko Cristiano Ronaldo. Czasami pytam różnych osób o opinię na temat danej karty, którą się interesuje i często nasz dialog wygląda mniej więcej tak. Panie, ta karta to jest dobra? Jaka dobra? Nie wytrzymam, taka dobra. 200 bramek strzeliłem w 100 meczach. No to imponujące, a w której to było dywizji? W piątej. No, także tego, więc zawsze z dystansem spoglądam na przypadkowe opinie, ale napastnik, któremu dzisiaj się przyjrzymy, nie dość, że cieszy się powodzeniem wśród graczy, to jako karta Team of the Season strzela mniej bramek na mecz wyłącznie od Cristiano Ronaldo, którego średnia jest akurat znacznie zawyżona, bowiem rozegrano nim do tej pory tylko 10 tysięcy meczów, podczas kiedy bohaterem tego filmiku bawiono się już ponad 150 tysięcy razy, no a mimo to dalej utrzymuje on średnią bramek na mecz na poziomie 87, więc w tym przypadku nie mogłem przejść obojętnie, panie i panowie, tymże bohaterem tak znacznie wyróżniającym się na tle innych kart Team of the Season jest Luka Jovic, który, jak można było się domyślić, po ilości zdobytych bramek ma 5 gwiazdek słabszej nogi, ale jednocześnie, co nieco mnie zaskoczyło, Serb posiada raptem 3 gwiazdki sztuczek. No ale z drugiej strony, patrząc na przykład na fantastycznego Emilio Butragueño, wiemy dobrze, że kiedy ma się 5 gwiazdek słabszej nogi, to triki nie są wcale aż tak potrzebne, bowiem takim napastnikiem możemy strzelać na oślep z każdej pozycji i to bez zastanowienia. Więc ta reguła sprawdza się także fantastycznie u Jovicia, który przy pierwszym kontakcie na wirtualnym boisku od razu wyróżnia się na tle rywali sylwetką, bowiem Luka jest dość krępym zawodnikiem, a do tego ma wypuszczoną koszulę ze spodenek, która jeszcze bardziej poszerza go optycznie. Lecz realnie ta masa ciała ma także spory udział przy wszelkich pojedynkach bark w bark, które Serb wygrywa. Tym bardziej, że jego siła notowana jest aż na 93, a co za tym idzie, faktycznie nie ma on problemów ze znalezieniem sobie przestrzeni przed bramką rywala i dojściem do sytuacji strzeleckich, w których to, tak jak domyśliłem się już po ujrzeniu jego średniej ilości bramek zdobytych na mecz, po prostu dokonuje egzekucji na przeciwnikach. 99 wykończenia i 99 siły strzału. Na tym można zakończyć omawianie shootingu tego zawodnika, bowiem te dwie statystyki sprawiają, że nim można strzelać na oślep z każdej pozycji i odległości od bramki, zarówno z pierwszej piłki, jak i po mierzonym uderzeniu, z woleja, a także z samej ziemi. Mówiąc krótko, strzałom Jovicia w każdym ich elemencie daje 10 na 10, bo realnie są one aż tak dobre i zasługują na taką ocenę. Ale niezłe jest także tempo Serba. Szybkość biegu notowana jest na 95 i w połączeniu z jego siłą oraz rozbudowaną sylwetką pozwala dochodzić nim do teoretycznie straconych piłek, bowiem Jovic w pojedynkach bark-bark na dystansie kilku czy kilkunastu metrów jest w stanie rozłożyć na łopatki niejednego obrońcę. I oczywiście ta sylwetka pomaga mu także w starciach powietrznych, ale ma to miejsce raczej tylko w sytuacjach, gdy Luka oddaje strzał głową na bramkę rywala, gdyż wewnątrz pola karnego Serb dochodzi do większości dośrodkowań i bez większych problemów zamienia je na bramkę, ale już na przykład, kiedy bramkarzem wybijemy w jego kierunku piłkę z piątki, to z reguły stojąc na środku boiska w miejscu, a nie nabiegając na futbolówkę, nie jest on w stanie wygrać powietrznego pojedynku z popularnymi obecnie środkowymi obrońcami. I tutaj niestety zaczynają się jego problemy, bowiem realnie dribbling Serba notowany na karcie na 94 w samym meczu nie wygląda aż tak efektownie, tym bardziej, że w jego asortymencie znajduje się raptem kilka podstawowych sztuczek, które potrafi wykonać, no a jego równowaga notowana jest na 83, co nie jest zbyt imponującym wynikiem jak na obecny etap gry i sprawia, że Lukołu trudno przez dłuższy czas pokręcić się z piłką przy nodze. Kolejna kwestia to pracowitości, średnia w ataku, a także średnia w obronie. Niestety Jovic lubi się czasem cofnąć, by zobaczyć, co słychać u jego kolegów pomocy, przy czym bywa też tak, że nie ma on ochoty szybko wrócić do ataku i ostatecznie sprawia to, że pomimo bardzo dobrze notowanych, zwłaszcza krótkich podań, nie najlepiej odnajduje się on na pozycji ofensywnego pomocnika, a w ataku czasem pójdzie do przodu za akcją, a czasem nie.
Z tym, że jak mówiłem wcześniej, plusem jest to, że on wcale nie musi wchodzić głęboko w pole karne rywala, by zdobyć bramkę, gdyż stojąc 20 metrów od niej, także jest niebywale niebezpieczny, a wynika to także z tego, że jego statystyki są pozytywnie zakłamane. Jović jako napastnik ma na karcie 94 oceny ogólnej, ale już w samej grze ten overall wynosi aż 97, więc to robi wrażenie i to nie ma prawa być niezauważone na wirtualnej murawie. Z takimi statystykami po prostu nie da się być słabym i po przetestowaniu Jovicia przekonałem się, że jego wysoka, druga najlepsza wśród kart Team of the Season średnia bramek na mecz nie jest wcale ani zakłamana, ani wyssana z palca, bo on ma realne umiejętności, by strzelać aż tyle goli i chociaż nie jest napastnikiem kompletnym, to idealnie odnajduje się w roli takiego targetmana, gościa, którego możemy wystawić na szpicy w formacji z jednym napastnikiem, gdzie będziemy zagrywać mu piłkę i strzelać bez zastanowienia z każdej pozycji, bo to realnie przyniesie nam worek goli, więc ostatecznie tak oceniam bohatera dzisiejszego odcinka. Jović nie jest napastnikiem, którego gra niesie ze sobą masę zabawy. Grając nim obok Eusebio wyglądał czasami jak Van Nistelrooy przy Ronaldinho, ale co najważniejsze, ze swojego podstawowego zadania, którym jest strzelanie bramek, wywiązał się bez żadnych zastrzeżeń, więc nie można o nim powiedzieć, że jest słaby, no bo gość strzela gola za golem, ale też zdaje sobie sprawę, że gracze przyzwyczajeni do używania zaawansowanych sztuczek mogą mieć problem z wyczuciem serba, aczkolwiek mi osobiście bardzo on zaimponował. Cieszę się, że grałem tą kartą i mam nadzieję, że jej test przyniesie mi Totsa Ronaldo jako nagrodę za FUT Champions. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!